No i proszę Państwa, w Faktach o Poranku o sporcie będziemy rozmawiać, ale sporcie amatorskim, sporcie tych osób, które do tej pory no, prowadziły, co tu dużo mówić, siedzący tryb życia, ale chciałyby to zmienić, zwłaszcza, że mamy ostatni miesiąc nowego roku, więc niebawem będziemy mieli wysyp tych postanowień noworocznych, a o tym, jak to zrobić odpowiednio z głową, rozmawiać będziemy z panem Kamilem Kobiałką, trenerem lekkiej atletyki WKS Wrocław, AZS AWF Wrocław. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, zacznijmy od tego, jak to zrobić. To znaczy, mam na myśli tutaj taki profil osoby, która do tej pory pracowała za biurkiem, jeździła tylko samochodem, generalnie wieczory spędzała raczej na kanapie przed telewizorem. Chce to zmienić, ale od lat tego treningu nie było. Jak zacząć? Proponowałbym na wstępie, aby taka osoba oceniła swój stan zdrowia. Jeżeli mówimy tutaj o badaniach takich podstawowych, no to mam na myśli tutaj morfologię, tą przynajmniej podstawową, ale warto też, szczególnie w tym okresie, o którym Pan powiedział, tym jesienno-zimowym, sprawdzić również makro, mikroelementy, witaminy, minerały. Sam miałem takie przypadki u zawodników, że na przykład kiepskie samopoczucie powodowało, na przykład było powodowane przez duży brak witaminy, na przykład D. Dlatego, jeżeli ktoś ma taką możliwość i motywację już na tyle, żeby wrócić po paru latach przerwy, jak Pan powiedział, naprawdę podstawowa morfologia to jest tam koszt kilkadziesiąt złotych. I można sobie w miarę obiektywnie to swoje zdrowie ocenić. Jeżeli ktoś nie robi od 10 lat EKG, też polecam zbadać ten nasz układ sercowy, ponieważ mogło się, że tak powiem, coś przez te kilka lat zmienić, mimo że robiliśmy na przykład EKG tam ileś lat wcześniej. Jeżeli już nasz stan zdrowia pozwala na to, żebyśmy mogli rozpocząć te tak zwane treningi, no to zalecałbym od nieprzesadzania i od tego rozsądku. Ponieważ człowiek adaptuje się do warunków, w których funkcjonuje. Jeżeli, jak Pan powiedział, parę lat ktoś nie był aktywny, no to mimo, że gdzieś tam może znajomi na Facebooku wrzucają tam rozbiegania 200-kilometrowe. No jest taka tendencja w mediach społecznościowych, ludzie się chwalą tym, że osiągają duże sukcesy osobiste właśnie w sportach, chociażby w bieganiu. Tak, tylko że nie wiemy, ile czasu ten ktoś do takiego poziomu dochodził. Dlatego, jeżeli ten nasz trening określamy przez intensywność i objętość, to nie należałoby przesadzać ani z objętością na początku, ani z intensywnością. Ponieważ po pierwsze te duże objętości i te duże intensywności w połączeniu no, dają po prostu te urazy i mikrourazy i różne kontuzje. A jeżeli już ta nasza motywacja na tyle wzrosła, że chcemy wrócić do tej aktywności po paru latach, no to na pewno zdemotywuje nas przerwa, którą możemy na początku mieć. Dlatego tutaj ja bym polecał na początku intensywności dużo mniejsze. Jeżeli mamy możliwość na przykład monitorowania tego przez taki zwykły sporttester nadgarstkowy czy sporttester na klatce piersiowej, to polecałbym tutaj intensywność na poziomie 165-180 uderzeń, nie więcej. Jeżeli ktoś ma bardzo dużą nadwagę, to niestety, ale musi liczyć z tym, że mimo truchtu nawet, czy tam powolnego przemieszczania się z nogi na nogę, to tętno może mieć bardzo wysokie, nawet na poziomie 180 czy więcej. Zależy to wszystko od tego, kto jak jest zaniedbany. Jeżeli jest tak, że ktoś przy truchcie ma na przykład tętno 180 parę, 190 i czuje już, że prawie że umiera, że tak powiem w cudzysłowie, no to polecałbym na początku spacery, marsze, coraz szybsze i można później przechodzić do marszobiegów nawet, czyli dzielić sobie ten bieg na jest części. Jest taka pokusa u niektórych, żeby ten pierwszy trening to był taki bardzo intensywny trening. Ludzie chcą poczuć, że zmieniają to swoje życie, tylko to się potem bardzo często kończy tym, że nie są w stanie ruszyć nogą ani ręką na drugi dzień. I to zniechęca. No te popularne zakwasy w cudzysłowie, czyli to jest zespół opóźnionej bolesności mięśniowej, to są właśnie uszkodzenia w obrębie błon komórkowych mięśni. Jeżeli ten wysiłek na początku będzie bardzo intensywny lub będzie połączony, jak mówiłem to wcześniej, z dużą objętością, to te zniszczenia w naszym organizmie będą bardzo duże. No i ta regeneracja będzie chodziła też bardzo długo i to mogą być nawet czasami 48-72 godziny po takim wysiłku, że możemy się po prostu czuć mocno wyniszczeni, wyeksploatowani. Bardzo ważna jest regeneracja, szczególnie na początku. Nie możemy na przykład robić takich treningów codziennie, nie powinniśmy biegać na przykład po betonie, ponieważ no, nie jesteśmy do tego przystosowani. Jeżeli mieliśmy tak długo ten siedzący tryb życia, no to organizm się po prostu tego odzwyczaił. Także tutaj radził do tego podejść bardzo spokojnie i określić sobie bardziej taki cel długofalowy. Tak? Czyli na przykład jeżeli
no niestety mam tą nadwagę przez 15 kilo na przykład, no to nie mogę sobie zaplanować te 2 miesiące, że maraton przebiegnę na przykład, bo jest to po prostu teoretycznie niemożliwe i raczej skończy się przerwą i znowu tą demotywacją. Także tutaj zalecałbym podejść do tego bardziej tak rozsądnie i oczywiście polecam też kontakt z jakimś trenerem, ponieważ ludzie, którzy się tym zajmują, mogą nam w tym pomóc. Też jest to popularne bardzo na Facebooku, te metamorfozy teraz, ktoś, że tam ileś schudł i tak dalej, ale to naprawdę to trzeba wszystko rozkładać w czasie. Jeszcze szybciutko zapytam o to, czy inwestować w odpowiedni strój na początek, czy zwykły dres wystarczy na te pierwsze treningi? Na początku najważniejsze są te chęci i jeżeli chodzi o ten sprzęt sportowy, to skupiam się na obuwiu, ponieważ stopa ma kontakt z podłożem i tam się wszystko zaczyna. Zwykły dres, jeżeli chodzi o te tak zwane ciuchy, nie jest aż tak istotne, jak jednak to obuwie. Polecam udać się do sklepu z profesjonalnym obuwiem sportowym. Tam ludzie są, którzy doradzają, zbadają na tą stopę, czy mamy nadmierną pronację, supinację, czy neutralną i naprawdę to może dużo pomóc. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o te przeciążenia na początku. Bo tak jak mówię, uraz na początku jakiś, czy drobna kontuzja może spowodować, że niestety nic z tego naszego powrotu nie wyjdzie dobrego i tutaj zdecydowanie akcent na obuwie. Na jak najlepsze obuwie, tutaj warto zainwestować te kilkadziesiąt złotych więcej, nawet kilkaset złotych w takie buty. A ciuchy, jakie będziemy na początku używali, moim zdaniem są zdecydowanie mniej istotne. A dwa zdania o tym, jak podtrzymać te nasze chęci? No, jeżeli będziemy obserwowali progres w tym naszym bieganiu, jeżeli będziemy w stanie biegać z podobnym tętnem na coraz większych prędkościach, mówię tutaj oczywiście w skali tygodni, tak, czy nawet miesięcy, to myślę, że to najbardziej progresuje, bo jeżeli będziemy sami sobie mogli obserwować, teraz ta świadomość jest coraz większa, możemy zainwestować później w lepszy zegarek z GPS-em, z pomiarem tętna, są te różne aplikacje typu Endomondo i one tam prowadzą po prostu tam ten trening i ta progresja w skali czasu będzie I tu muszę postawić kropkę. Kamil Kobiałka, trener WKS Wrocław, AZS AWF Wrocław, był moim Państwa gościem. Dziękuję za te wszystkie... Dziękuję bardzo. Dziękuję za te porady, a Państwa zapraszam na krótką prognozę pogody.